Jesteśmy na moście w Łowiczu. Dzisiaj prace skoncentrowane są na układaniu ostatniej nawierzchni, na moście już generalnie, bo na ulicach dojazdowych są. Proszę powiedzieć, to są ostatnie prace, które takie najpoważniejsze, które realizujecie w tym momencie, prawda? No tak, można powiedzieć, że ten tydzień przebiegł pod nazwą masy. W tym tygodniu udało nam się ułożyć masy na dojazdach do mostu, czyli ulicy Tkaczew, Starorzeczy i Mostowej. A dzisiaj w czwartek finalizujemy właśnie ten ostatnie metry kwadratowe masy asfaltu na moście. Ale taką ciekawostką jest, że masa została rozłożona tutaj na całej szerokości, nie pasami, ale na całej szerokości. Akurat tu mieliśmy na tej inwestycji taką sytuację, że ta szerokość taka użyteczna obiektu pozwoliła wykonać to, że tak powiem, w jednym nieprzerwanym kawałku i zostało to ułożone tak zwanie metodą bezszwową, czyli po prostu maszyna, że tak powiem, ten stół, który rozprowadza tą masę, przełamał się w projektowanym spadku, czyli 2% na boki i ułożył tą nawierzchnię w całości. Ale z tego są też korzyści pewne dla późniejszego użytkowania, prawda? No, użytkowanie to może nie ma na to wpływu, natomiast no, zapewni nas to, że jednak ta masa, że tak powiem, nie... Bo powiedzmy tak, że ten szef to jest tak jakby najsłabsze ogniwo tej masy, więc eliminując go, zabezpieczyliśmy się na okres gwarancji, że jesteśmy pewni, że tutaj nic nie powinno się dziać. Czyli będzie to bardziej trwałe, można tak uznać. Można powiedzieć, że to, że tak powiem, eliminuje pewne ryzyka. Niech pan powie w tej chwili, przystępujecie do jakich prac? Co wam jeszcze zostało? Bo to są chyba ułożenie nawierzchni, to taka najpoważniejsza, ostatnia praca, teraz inne. Generalnie przyszły tydzień, to tak, no, w przyszłym tygodniu planujemy następujące roboty, tak zwane, można powiedzieć, już wykończeniowe, czyli oznakowanie pionowe, czyli montaż wszystkich znaków tutaj na tym przedmiotowym zakresie robót. Planujemy wykonać nasadzenia. Planujemy wykonać montaż takich barierek, można powiedzieć, na schodach skarpowych do mostu, na kładce i balustrad na murach oporowych koło sklepu ABC i koło tego zabytkowego lęku. No i generalnie porządki, poprawki, jakieś tam delikatne skarpowania, tak żeby to już po prostu miało swój wygląd i miało się ukończone. Ostatnim elementem całego procesu tutaj inwestycyjnego pewnie będzie rozebranie kładki, prawda? Tak. W poniedziałek, jeszcze nie powiedziałem, w poniedziałek będzie wykonywane próbne obciążenie, więc potwierdzimy sobie, że tak powiem, tym próbnym obciążeniem, że tak powiem, dobrze wykonaną robotę. Most na obecną chwilę zostały wyposażone wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu dla pieszych. I no, co tu dużo mówić, będziemy próbować podejść do rozbiórki kładki, a ruch pieszych puścić już warunkowo po prostu nowym chodnikiem. Mhm. To obciążenie na czym będzie polegało? Jak to będzie wyglądać? Realnie to obciążenie polega na pomiarach ugięć. Przyjadą 4 samochody, tak zwane 4 ośki. Każda z nich będzie o masie całkowitej 32 tony. Będą ustawione na tych krzęsłach najdłuższych, czyli te, które mają, no można powiedzieć, nad rzeką Zurą, te, które mają tam ponad 20 metrów. Panowie z firmy, która się tym zajmuje, będzie mierzyć ugięcia przed, ugięcia po. I potem te wartości nie powinny przekroczyć dopuszczalnych i na tą okoliczność zostanie opracowana stosowna dokumentacja i potwierdzająca, że tak powiem, że ten most spełnia wymagania projektowe. Jeszcze wracając do kładki, co takim najtrudniejszym elementem będzie, jeśli chodzi o kładkę, żeby ją rozebrać sprawnie, szybko? Generalnie to takim najtrudniejszym elementem to jest podjazd odpowiedniego sprzętu do strony centrum, no bo tu jednak jesteśmy trochę odcięci teraz i będzie tutaj trzeba będzie pomyśleć po prostu, jak to podjechać, żeby tą konstrukcję ściągnąć. No i potem ewentualnie jeszcze musi taka jedna maszyna przyjechać, która umożliwi nam wyciągnięcie tych rur, które wcześniej zabiliśmy w korycie rzeki i na tym terenie zalewowym. Mhm. Ale też widać, że ścieżka rowerowa także jest zakończona, czyli już spinacie całość. Na ścieżce rowerowej tak, mają takie ostatnie prace wykończeniowe, jakieś delikatne docinki, poprawki, humusowania poboczy, zasypywanie kostki piaskiem. No tego typu rzeczy, tak jak pan wspomniał, takie wykończeniowe. Nie? Mhm. Czyli niebawem, kto wie, jeszcze odbiory przed wami, będziemy mogli zacząć korzystać. Myślimy już intensywnie o zakończeniu tej roboty.
trwa właśnie kompletacja takich ostatecznych dokumentów jakościowych, żeby to przekazać zamawiającemu. Zamawiający musi mieć tam trochę czasu, żeby to sprawdzić. No i potem powstanie komisja, która przyjdzie na odbiór. Mam nadzieję, że odbierze to że odbiór odbędzie się, zakończy się protokołem bezusterkowym. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Proszę bardzo.